Dzień dobry, albo dobry wieczór, ponieważ to rozważanie nagrywam już wieczorową porą. Jestem w drodze, jadę do żołnierzy na granicę podzielić się jeszcze z odpłatkami przed Wigilią, pożyczyć im spokojnych, błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego. I witam Was, moje drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, oglądający rozważanie na chrześcijańskiej telewizji internetowej w ten wyjątkowy świąteczny poranek lub wieczór. Chciałem Was powitać Bożym Słowem, które zostało wyznaczone na dzień dzisiejszy, na 25 grudnia, na pierwszy dzień świąt Narodzenia Pańskiego. I tak, słowo to czytam z księgi proroka Izajasza z 38 rozdziału i z Ewangelii Łukasza z 2 rozdziału. Posłuchajmy. Panie, mękę cierpię, ujmij się za mną. Dziś narodził się wam Zbawiciel. Moi kochani, przeżywamy radosny czas świąt Bożego Narodzenia. Wczoraj spożywaliśmy Wigilię przy rodzinnym stole. Składaliśmy sobie życzenia, rozmawialiśmy. Na pewno było dużo wspomnień, dużo żartów, dużo dobrych słów. Mam taką nadzieję, że tak właśnie było. A dzisiaj przeżywamy kolejny wyjątkowy dzień. Pierwszy dzień świąt Narodzenia Pańskiego. Zapewne znowu zasiądziemy do stołu z najbliższymi, z ukochanymi. Być może będziemy mieli odrobinę więcej czasu, żeby się zrelaksować, żeby odpocząć, żeby po prostu pobyć ze sobą. Bo na co dzień brakuje nam tego czasu, na co dzień brakuje nam sił, więc na samym początku tego rozważania życzyłbym, żebyście, moi drodzy, właśnie odnaleźli chwilę na odpoczynek, na relaks, na bycie z najbliższymi, z ukochanymi, na rozmowę, na to, moi kochani, na co na co dzień nie macie czasu. Święta Bożego Narodzenia, moi kochani, przypominają nam o tym, że to dla nas, dla Ciebie i dla mnie narodził się Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Te święta przypominają nam o Bożej miłości, o Bożej łasce, o Bożej dobroci, ale jak to sobie zobrazować, moi kochani, jak to sobie wyobrazić, jak odczuć namacalnie Bożą miłość? Otóż, moi drodzy, podam taki krótki przykład. Pamiętacie, jak przytuliliście swoje narodzone dzieci? Pamiętacie to pierwsze spojrzenie? Pamiętacie, gdy pierwszy raz zabraliście je na ręce? Waszego ukochanego syna, waszą ukochaną córkę, a może wnuczka? Wnuczkę. Pamiętacie, jakie to uczucie? To dzieciątko tak się wtulało, to dzieciątko tak patrzyło, szukało wzrokiem, szukało ciepła, szukało poczucia bezpieczeństwa, szukało miłości, dobroci, tego, moi kochani, co w sercu na co dzień nosimy. I właśnie święta Bożego Narodzenia przypominają nam o tym, że Bóg, tak jak my tulimy nasze ukochane dzieci, tak Bóg nas tuli. Bóg otacza nas taką miłością, jaką my otaczamy nasze dzieci. Bóg, moi drodzy, rozmawia z nami tak, jak my rozmawiamy z naszymi dziećmi. To jest niesamowite uczucie, moi kochani, gdy wracam do domu gdzieś z jakiejś podróży albo z jakichś wydarzeń, które dzieją się na parafii i przybiegają do mnie moje dzieci, mój syn, moje córki, tulą się do mnie i opowiadają, jak było w szkole, jak było w przedszkolu, co przeżyły, co czują, czego doświadczyły. To coś wyjątkowego, to coś niesamowitego, móc razem zasiąść do stołu, zjeść kolację albo obiad, rzadko śniadanie, bo rano bardzo szybko gdzieś między szkołą a przedszkolem, parafią i innymi obowiązkami jesteśmy rozbiegani. Ale gdy mamy taką okazję, siadamy i rozmawiamy. Starszy syn opowiada, jak w szkole, córka, jak było w przedszkolu, a ta najmłodsza, moja 2-letnia córeczka, także dołącza się do tej dyskusji i opowiada, że u niej w żłobku też było dobrze, że nie płakała, że zjadła zupę, że było wszystko okej, jak ona to mówi. I Bóg także pragnie tego, aby w naszym życiu wszystko było dobrze, aby było, jak to mówią młodzi, okej. Abyśmy odczuwali Jego miłość, Jego łaskę. Abyśmy pamiętali, że z każdą sprawą, nawet jeśli cierpimy męki, jeżeli naprawdę jest nam ciężko, pamiętali o tym, że to dla nas, dla Ciebie, dla mnie narodził się Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Że On rozumie to, jak przeżywasz dzień, to, co czujesz, to, w jakim stanie jesteś. On wie, o czym marzysz, wie, co planujesz. Otacza nas miłością, swoją łaską i swoją dobrocią.
Także moi kochani, na ten czas świąt Bożego Narodzenia życzę Wam Bożego przytulenia, odczuwania Bożej miłości. Tak, aby te święta były błogosławione przez Boga Wszechmogącego, abyśmy radowali się z narodzonego dla nas Jezusa Chrystusa i w Nim potrafili odnaleźć pomoc, wsparcie, ratunek, pocieszenie. Zostańcie z Bogiem, moi drodzy. Niech Bóg Wam błogosławi. Życzę pięknych, dobrych świąt. Pozdrawiam serdecznie spod Zwardonia, moi kochani. Pozdrawiam wszystkich żołnierzy, którzy służą w tym wyjątkowym świątecznym czasie. Życzę spokojnej, błogosławionej służby. Wszystkiego, co dobre Wam, drogie siostry, drodzy bracia w Jezusie Chrystusie. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Pa! Dużo uśmiechu, dużo radości, dużo nadziei Wam życzę. Amen.